Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tuż po wizycie w Orzeszu, w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, tam gdzie się odbywało przyjmowanie gołębi i wyjazd tych gołębi na olimpiadę, pojechaliśmy do kolegi Jana Bochęczaka do Pyzówki. Tutaj na wspólnym gołębniku Giewont w tym roku dużo zmian jest, nowych rzeczy, dlatego przyjechaliśmy zobaczyć, co tutaj będzie. O tym nam powie, jakie zmiany będą miały miejsce, powie nam Jan osobiście. A popatrzmy, jak przystało na góry, mamy śnieg wokół. Trochę się źle jedzie, tam jak się wjeżdża, to jest napisane, że bez łańcuchów ciężarówki nie mają prawa wjazdu na oblodzonych, na zaśnieżonych drogach. Nam się udało i ten śnieg, który tutaj jest wokół, nam towarzyszy. Jest jeszcze mgła, zobaczmy, nie widać w ogóle żadnych gór. Tutaj są jakieś gołębie, jest gołębnik. Jan tutaj zmienił o tyle, że jak ostatnio u góry zawsze było biuro, to teraz tutaj biuro znajduje się na dole. Właśnie do tego biura teraz sobie tutaj wejdziemy, zobaczmy gołębnik Giewont. Biuro, nawet poprawnie napisane, także wchodzimy, oglądamy. Jan siedzi, my tu już wcześniej byliśmy zobaczyć, co on tu robi. I popatrzmy, akurat Jan tutaj sobie zrobił nową siedzibę, tam było mniej miejsca troszeczkę, stół ten sam chyba został, widać panel. Trunki inne, bo tamte już pewnie zużyte były, co wcześniej. A tutaj mamy jeszcze produkty, które tutaj u Jana w sklepie można sobie nabyć. Tutaj za dużego takiego aż wyboru, jeżeli chodzi o produkty, nie ma, ale każdy co potrzebuje, czy to firmy Renfield, Herbots, widzę Baxa, Belgica de Vert, może sobie tutaj nabić. Primy też widzę produkty, tutaj widzę Vaporu, no, dużo różnych innych produktów. Tutaj kolega Jan teraz tutaj siedzi też przy komputerze, tu widzimy na wspólnym gołębniku Giewont stronę mamy. Kolega nam powie, jakie tutaj są zmiany, tam u góry za chwilę też pójdziemy pokazać gołębnik, natomiast teraz nam Jan powie, tak wprowadzi nas, jakie tutaj na ten sezon lotowy poczynione są przygotowania. Proszę bardzo. Witam wszystkich kolegów. Zmiany będą takie, że troszeczkę rozbudowaliśmy właśnie gołębnik. To biuro, tak jak widzicie, tutaj koledzy przenieśli. To był garaż. A teraz zrobiliśmy takie biuro. Myślę, że też będzie dla nas i dla kolegów wygodniej, bo można zawsze sobie, nie trzeba po tych schodach się, jak to się mówi, stermać, tylko tu na dół się wchodzi fajnie, wygodnie. Stermać to takim jest? To jest góralski. Góralski. Dobrze, to stylmać. Stylmać. No ja tego się upewniam. Nie? No, nie wiedziałem, jak to po polsku powiedzieć. To tak to wygląda. Później to, myślę, że nieznacznie się powiększy obsada, bo gdzieś planuję 700 sztuk przyjąć. Tam jeszcze mam kilka miejsc dla sponsorów oraz gołąbki, które na zeszły rok, które zagubiły się podczas oblotów. Ale mam też kilka miejsc przygotowanych w prezencie dla hodowców, którzy po prostu ich gołębie nie dotrzymały do finału, żaden. Jeżeli ktoś tam oddał powiedzmy 3 czy 4 i nie uczestniczył, czy nawet 2 gołębie i żaden z tych gołębi nie dotrwał do finału, to ja zawsze 2 w prezencie przyjmuję na kolejną edycję, tak żeby jednak te gołębki do finału dotrwały. Żeby mógł po prostu hodowca zmierzyć się na finale, nie? No, te może Jan pójdziemy tu jeszcze o tych rocznych, no ale to praktycznie roczne to tak jak w zeszłym roku, w tym roku też organizujemy, jest obsada 100 gołębi, jest tam kilka takich nieaktywnych, które po prostu nie zostały sprzedane na aukcji, myśmy je przenieśli tam na ten, można sobie aktywować i będą lecieć w imieniu tego, osoby, których aktywuje, dokładnie. Tutaj pójdziemy do góry, zaraz pokażemy, im jeszcze pójdziemy, zobaczmy, tutaj jeszcze mamy oczywiście, właśnie. Jak ktoś się chciał zaopatrzyć, te kartony, które my mamy w swojej ofercie, to można u Jana nabyć, także tutaj są, można przyjechać, tak samo tutaj mamy tą nowość, co pokazywaliśmy, dane teleadresowe oddziałów PZHGP, również tutaj są do nabycia w sklepie. Czyli te mniejsze pudełka. I też mamy mniejsze kartoniki, też objęte, tak, magazynowe, co kto będzie chciał. Dobrze, a teraz pójdziemy do góry, bo tam się nic nie zmieniło. Zmieniło to się w sensie, że schody, bo właśnie tam zmiany są duże. To jest to stermanie. Tak, stermamy, stermanie, tak? Stermanie. Chodzenie po schodach. No, troszkę, jak tu jesteśmy, wejdziemy, to już widzimy taką zmianę, że pomieszczenie gospodarcze ograniczyło się, Łukasz. Czyli został zlew, no, bo musimy ogrzewać wody, kran. No i tutaj mamy, podstawę. Tutaj go, czekaj, tutaj jest gołębnik. Są gołąbki, kilka moich tam. A tu mamy? Tutaj właśnie trwa ten remont. I tak jak wspominałem, te ściany zostaną usunięte, na cały boks będzie po prostu. Ale też z tyłu woliera dasz, gdzie to okna? Jaka nie, tu tylko będą okna i nawiewy powietrza. A woliera będzie z przodu, tak jak było. Tu są akurat moje gołębie rozpłodowe. Bo też gołębnik rozpłodowy przebudowuje w tym momencie, to tam teraz pójdziemy. Każde miejsce się przydaje akurat. No, to w jedzą tym momencie. Teraz widzę akurat. Tak? Akurat jedzą, bo Łukasz karmił. Idziemy tutaj dalej, bo jeden boks już mam praktycznie
A tu są też gołąbki hodowców, którzy po prostu przynoszą tutaj na zwierzęcia, na sprzedaż, troszkę się to nakrało. Te gołębie, które tutaj koledzy dostarczają, one, tu są one tutaj przechowywane. Jan robi im zdjęcia, wstawia na internet i dokładnie. Później... Kilka jest też moich, z 15, z 20 jest też moich. No, a tutaj tu mamy akurat już... tam światło wysiadło, ale tak będzie właśnie wyglądał cały. Zobaczymy. No. Tak będzie, że od... Może jak widzę tą folię... Ale widzę, jak ja przejdę, to tak, bo ja powiem, jak tu wygląda... Folię Jan zostawił, żeby mu nie było, ale... Coś z tą lampą się... Nie, to widzę tam szarnik jakieś czy coś, nie mieszał to. Coś wysiadło. I tutaj widzimy, że do końca będzie przedłużony. Tak, przez cały, bo jak... Czyli zyskamy przestrzeni więcej tak, i miejsce należało. Tak, ja myślę, że jakieś 2/3 będzie większy każdy box o 2/3. I co więcej, zyskamy dużo światła jeszcze z tamtej strony, nie? Mhm. I dodatkową wentylację jeszcze jedną zrobię. Okna w dachu planuję założyć, no i tam te wszystkie drzwi, które są z przodu, przełożymy do tyłu, a tutaj troszeczkę inne rozwiązanie, tam z żaluzją chcę zastosować, bo jak czasem mocno te deszcze padają, to te gołębie zbyt długo po prostu w tej wojlerze siedzą, kąpią się, myślę, że to czasem nawet im szkodzi, dlatego po prostu chcę bardziej mieć to pod kontrolą, nie? Rozumiem. Czyli tutaj mamy to pomieszczenie jedno takie, powiedzmy, które jest wzorcowe, za jaki czas planujesz skończyć? No ja myślę, że to jest kwestia 2 tygodni, tutaj dokończymy. Będzie mogło, tak, choćby to na ciebie nie widać może. Pewnie tak. Tutaj są te gołębie, a my sobie wychodzimy i pójdziemy jeszcze na zewnątrz oglądać na razie, czyli o gołębniku wspólnym na razie chyba nam na razie informacji wystarczy. Chyba tak. No, tak. Przyjedziemy do Jana za jakiś czas odwiedzić, zobaczymy tych planów, które on założył, co się sprawdza. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, a przyjedziemy dalej oglądać, jakie inne jeszcze nowości tutaj są do zobaczenia na terenie tego wspólnego gołębnika Giewun. Dobry lot.